wolności w internecie, zadba o to Prawo i Sprawiedliwość. Tak mówiła w Opatowie Beata Szydło. Wicepremier spotkała się z mieszkańcami tego miasta w Świętokrzyskiem w ramach kampanii do wyborów do Europarlamentu. Dyrektywa, która została przyjęta przez Parlament Europejski, tak zwana ACTA, powoduje, że wolność w internecie będzie ograniczona, że będzie wprowadzana cenzura. A my mówimy, że zdecydowanie się na to nie godzimy. Że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzi się na przyjęcie, na implementację tej dyrektywy w takim kształcie w Polsce. Bo obywatel ma czuć się wolny, ma mieć poczucie tego, że jest bezpiecznie, żyje mu się w kraju, ale że nikt mu jego wolności nie chce ograniczać i zabierać. Kraje Unii Europejskiej mają 2 lata na implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nią właściciele wyszukiwarek będą zobowiązani do odprowadzenia opłaty na rzecz wydawców prasy. Witryny internetowe mają też filtrować treści pod kątem ewentualnego łamania praw autorskich. Rodzina 500+ to program dla przyszłości polskich rodzin i polskiego państwa. Tak mówił w Puławach premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w konferencji podsumowującej 3 lata działania projektu. Zapewnił, że wsparcie rodziny nadal będzie priorytetem rządu Zjednoczonej Prawicy. Będziemy na tym fundamencie szli w przyszłość, bo przyszłością Polski są nasze dzieci, jest nasza młodzież, jest rozwój kraju. Gospodarczy, demograficzny, społeczny, we wszystkich możliwych aspektach. Dziękuję naszym drogim rodzinom za tak mądre, dobre pożytkowanie tych środków i obiecujemy, że tak długo jak będziemy, to się nie zmieni. Będziemy te programy rozwijać dla dobra młodzieży, dla dobra dzieci, dla przyszłości Polski. A od 1 lipca 500-złotowe świadczenie będzie przyznawane także na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. To element zapowiedzianej przez Zjednoczoną Prawicę tak zwanej piątki Kaczyńskiego. Mirosława Gruszczyk, siostra Michaela Rak i dr Paweł Grabowski zostali laureatami nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Wyróżnienia zostały przyznane po raz 8. Ustanowiło je Muzeum Powstania Warszawskiego jako honorowe wyróżnienie osób, które angażują się w działalność na rzecz drugiego człowieka. W kategorii wyróżniająca się akcja lub inicjatywa społeczna zakończona sukcesem nagrodę otrzymała siostra Michaela Rak, która stworzyła pierwsze na Litwie hospicjum. Laureatka podkreślała, że nie należy bać się pomagać i za wszelką cenę należy dążyć do realizacji celów. 6-letni chłopiec umierający, płacząc, mówi: mam raka, pomożesz mi? Bałam się, bo nie mogę udźwignąć tego, co dźwigam, ale nie wolno się bać i trzeba iść. Z kolei w kategorii całokształt dokonania oraz godna naśladowania postawa życiowa nagrodę otrzymał lekarz Paweł Grabowski, który stworzył hospicjum domowe w Nowej Woli na Podlasiu. Osoby, które do tej pory zostawały bez profesjonalnej opieki lekarzy medycyny paliatywnej, mają teraz profesjonalną opiekę. A w kategorii wyjątkowy czyn nagrodę otrzymała Mirosława Gruszczak, która przyjęła do domu siostry Tamary i Marię, Ukrainki, z poważnymi złamaniami po potrąceniu przez samochód. Witold Banach, Polskie Radio. Wołodymyr Zełenski wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich na Ukrainie. Takie są wyniki sondażu Exit Poll. W drugiej turze zmierzy się z ubiegającym się o reelekcję prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko. Ukraina zakończyła wybory o godzinie 19. Ukraińcy mogli oddawać swój głos również w Polsce. Jednym z takich miejsc była ambasada w Warszawie. Ja po prostu chcę, żeby Ukraina była trochę lepiej, niż zaraz jest. Żeby trochę mniej korupcji było, żeby dzieci i wszyscy ludzie byli szczęśliwi. I nieraz jeden dzień w życiu decyduje o kolejnych latach, tak, i naszej przyszłości, także jest to bardzo ważne. Obywatele Ukrainy mogli też głosować w konsulatach w Krakowie, Lublinie i Gdańsku. Druga tura wyborów prezydenckich za 2 tygodnie. W Turcji natomiast zakończyły się wybory samorządowe. Zwłaszcza w dużych miastach uważane są one za test popularności dla prezydenta kraju Recep'a Tayyip'a Erdoğana i jego rządu. Wyniki cząstkowe oczekiwane są wieczorem. Do udziału w głosowaniu uprawnionych było około 57 milionów Turków. Wybory odbyły się we wszystkich 81 prowincjach kraju. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczyna ogólnopolską kampanię, która ma zapobiegać wypadkom w gospodarstwach. Będą spotkania z rolnikami, pogadanki w szkołach, a także szkolenia BHP. Prezes KRUS-u Aleksandra Hadzik mówi, że inspektorzy mają zwracać uwagę, jak bezpiecznie użytkować maszyny rolnicze. Nasi inspektorzy docierają do naszych rolników, oglądają, pokazują, jak powinny te maszyny wyglądać, jak być zabezpieczone. Mechanizacja pracy to przecież sytuacja taka, gdzie powinna pomagać rolnikom.
pracownikom. Praca jest teoretycznie bezpieczniejsza, szybsza, łatwiejsza, natomiast należy tych urządzeń używać w bezpieczny sposób, czyli zgodny też z zaleceniami producenta. Ze statystyk KRUS-u wynika, że liczba wypadków w rolnictwie z roku na rok maleje. W 2018 zgłoszono ich prawie 15 300, to prawie o 3 tysiące mniej niż w roku 2017. Teraz prognoza pogody. Prawie w całym kraju noc będzie pogodna, chmury i przelotny deszcz pojawią się na wschodzie i południu. Na termometrach od minus 3 stopni na północy i w centrum do 2 powyżej zera na południowym wschodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Życie z duszą czy bez? Przy mikrofonie Filip Menches. Polską tożsamość towarzyszy Polakom od wieków. Jest on szczególnie ważny w kontekście napięć między tradycją a nowoczesnością. I są tacy twórcy polskiej kultury, którzy ów podział tradycja-nowoczesność próbują przezwyciężyć. Do nich chyba należał rzeźbiarz Stanisław Szukalski. To artysta, który ostatnio w Polsce kojarzony jest głównie jako przyjaciel rodziny Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio to również producent głośnego filmu dokumentalnego o Szukalskim. Tak więc polski rzeźbiarz stał się poniekąd bohaterem popkulturowym. Jak do tego doszło i czy to nie jest dla niego krzywdzące tak naprawdę? Na to pytanie być może uda mi się uzyskać odpowiedź w dzisiejszej audycji w rozmowie z gościem Polskiego Radia 24, a jest nim Wawrzyniec Rymkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wawrzyniec Rymkiewicz, filozof, eseista, redaktor naczelny kwartalnika Kronos, a także autor posłowia do imponującej publikacji, jaką jest wydany przez Fundację Viva l'Arte w tym roku album zatytułowany po prostu Szukalski. Jeśli Stanisław Szukalski, to oczywiście Szukalski, polska, Szukalski. No my, detektywi, też jesteśmy szukalscy. My, policjanci, też jesteśmy szukalscy. My, misjonarze, pionierzy, pionierki, też jesteśmy szukalscy. No szukamy ludzi, którzy by chcieli dać posłuch, jeśli tacy w ogóle są, posłuch Słowu Bożemu. Słowu Bożemu. To jest jednak ważna kwestia biografii, tak? To znaczy faktycznie większą część swojego życia Stanisław Szukalski spędził w Stanach Zjednoczonych. Ale część swojego życia spędził w Polsce. Był absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. To znaczy on ze Stanów Zjednoczonych przyjechał po to, żeby studiować w Polsce, to tak? Było tak, że on opuścił Polskę w 14 roku życia, także dzieciństwo spędził w Polsce. Spędził 3 lata potem w Ameryce. Dodajmy, przepraszam, od razu to był początek XX wieku. Tak, to jest pokolenie skamandrytów, to jest 1893 rok. To jest, on jest rok starszy od Tuwima, tak? To są te lata. Studiuje na krakowskiej ASP, gdzie przez rok jest w klasie Jacka Malczewskiego. Jest też w drużynach strzeleckich przed I wojną światową. Wraca do Chicago w 1913 roku i potem rozpoczyna się taki okres 10-letni właśnie życia w Chicago, studiów artystycznych w Chicago. On jest członkiem bohemy artystycznej. O, dodajmy jeszcze, on był synem po prostu polskich emigrantów. Znaczy, on był synem kowala polskiego z Sieradza, skądinąd ojciec jego był obieży światem. Walczył w wojnie burskiej po stronie Burów przeciwko Anglikom, co zresztą spowodowało, że Szukalski nie cierpiał Anglików jako imperialistów. No a potem ojca, że tak powiem, losy rzuciły do Stanów Zjednoczonych i ściągnął rodzinę z Polski. Był kowalem. No i syn odziedziczył jakieś i siłę, i zdolności manualne, tak to trzeba powiedzieć. No i wróćmy teraz do tego jego powrotu do Chicago, o którym pan mówił właśnie. No to jest, można porównać moim zdaniem miejsce Szukalskiego w kulturze polskiej z miejscem, jakie zajmował Witkacy. Witkacy zobaczył na własne oczy rewolucję
rewolucję bolszewicką, wrócił potem do Polski, pisał rzeczy nie do końca zrozumiałe dla Polaków. To, co jakby głęboki sens pożegnania jesieni, stał się zrozumiały dopiero po II wojnie, kiedy bolszewizm wkroczył do Polski. I Szukalski zarysowuje figurę analogiczną, choć odwrotną. Tak? To znaczy on jest to pierwszy polski artysta, który skonfrontował się z rodzącą się popkulturą amerykańską, który wrócił potem do Polski, był w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce i który usiłował znaleźć jakąś artystyczną odpowiedź na amerykańską popkulturę. Tak go widzę, to jest tutaj najważniejsze. Był zapomniany przez całe dziesięciolecia PRL-u, był no, znany jedynie nielicznym. Natomiast w tej chwili on wraca i on mówi rzeczy dla nas całkowicie zrozumiałe. I to jest ten fenomen właśnie. Oglądam jego prace, one mi się kojarzą. Te nie tylko rzeźby, bo to się głównie ogląda, też różne ryciny, prawda? I to rzeczywiście, jeśli mówimy tutaj o amerykańskiej popkulturze, no trochę mi się kojarzy z tymi wszystkimi potworami, które stworzył Hollywood trochę, a nie tylko Hollywood, bo nie tylko nawet tutaj o Ameryce mowa, bo możemy się przenieść później do Japonii, prawda? Godzilla, prawda? To rzeczywiście te monstra, które on tworzył, one rzeczywiście przywołują na myśl tą popkulturę, ale tą popkulturę, która szczególnie się rozwinęła właśnie w drugiej połowie XX wieku. No, tu są jakieś nadlinie inspiracji. Jest pomysł, że symbol Batmana jest jakoś inspirowany znakiem toporu, który miał być znakiem Nowej Polski, wymyślany przez Szukalskiego. On brał udział, pracował nad scenografią King Konga na początku lat 30. w Ameryce. Tego pierwszego King Konga. I on miał sukces w Hollywood i sukces nieprzypadkowy, jak się okazuje. A jednocześnie mówimy o artyście, który chciał tworzyć nową polską sztukę, nową polską sztukę narodową. Artyście, który no, światopoglądowo był bardzo kontrowersyjny, zwłaszcza właśnie w tym okresie międzywojennym, kiedy zabierał głos w różnych sprawach, wpisywał się w te wszystkie takie nurty, które dzisiaj budzą olbrzymie emocje, niedobre skojarzenia też i chyba od tego nie możemy też abstrahować. On był zawsze nowoczesny, tak? To znaczy zawsze w latach 30. też podobał mu się Mussolini. Wiele rzeczy z tej jego nowoczesności no, stało się nienowoczesnych, stało się nieprzyjemne, to rzecz odrażające. To może to po prostu odrażające oblicze nowoczesności. Nowoczesność ma różne oblicza. Ma różne oblicza, więc u niego jest silne doświadczenie nowoczesności, które się zmienia oczywiście w trakcie jego bardzo długiego życia, bo on umarł w 1987 roku. On jest świadkiem XX wieku w całej jego szczęśliwości. Ale ja się pytam historycznie oczywiście. Nie chodzi mi o to, żeby teraz jakoś oceniać tą jego postawę, bo to oczywiście łatwo, bo tutaj zmierzamy do jego fascynacji.